Witam wszystkich w kolejnym odcinku poświęconym restauracji Nobiloka 4031. Mam nadzieję, że będzie to odcinek niejako kończący tą serię prac przywracających do życia to urządzenie. Pokrótce, co zostało zrobione, co widzieliście częściowo na poprzednich filmach. Wymieniłem ponad 110 kondensatorów, poprawiłem parę ścieżek, wyczyściłem płytki, usunąłem ewentualne wycieki, które tam się pojawiły, oczyściłem całe urządzenie z kurzu, wyczyściłem płytę czołową, właściwie cały panel, co też był jeden odcinek. Także wszystkie takie rzeczy, które można było zrobić dotyczące elementów stykowych, mechanicznych, poprawy wizerunku tego urządzenia, to wszystko zostało wykonane. Co ciekawego, takiego istotnego wyszło w czasie tych prac, co dla osób, które będą chciały również coś takiego naprawiać, jest bardzo istotne. Otóż to, co widzieliśmy, no i tutaj też zobaczymy, mam nadzieję, że zobaczymy poprawną wersję testu. To, co pokazuje test, nie do końca jest zgodne z prawdą. Dodam jeszcze tylko, że moduły, które zrobiłem, w których wymieniłem kondensatory i które poprawiałem, to był moduł IF, AF, FM modulatora, syntezy UHF, dekadowej syntezy modulatora, generatora modulacji i output modul. Niektóre z tych elementów były pokazane na filmach. I wracając do wskazań testu. To, co pokazuje nam test i te elementy, które są uszkodzone, no nie do końca to jest jednak prawdą. I tak jak tu się okazało, na przykład wskazywanie bez przerwy uszkodzonego modułu IF nie miało nic wspólnego z modułem IF. Tak samo jak w czasie prac zrobiłem taką jedną próbę, że wyjąłem moduł syntezy, test pokazał, że moduł syntezy działa ok, mimo że go w ogóle nie było. Także te wszystkie testy, one dają nam, mogą nas naprowadzić, co się dzieje, jednak one nie wskażą w 100% uszkodzonego modułu. Tak jak tutaj pokazywane były od początku właściwie, że są sprawne moduły syntezy i części dekadowej syntezy, okazało się, że te dwa moduły nie działały do końca prawidłowo. Działały tak, że układ detekcji wykrywał je jako sprawne, no jednak niestety dla całości urządzenia i faktu tego, że te moduły są podstawowymi modułami, które biorą udział przy tworzeniu podstawowego sygnału radiowego zarówno dla części nadawczej, dla odbiorczej i wszystkich innych modułów, nieprawidłowe ich działanie powoduje wskazywanie błędów na innych modułach. Także tu niestety to trzeba uważać i nie patrzeć ślepo w to, co pokazują nam testy, bo możemy polec tutaj nie naprawić tego urządzenia tak jak trzeba. Urządzenie w tej chwili zaraz załączę, zobaczymy co się będzie działo. Załączam, zasilam je poprzez zasilacz separacyjny, którego wykonanie widzieliście na innych filmach. Załączyłem napięcie zasilające, w trybie standby 7 W mi pokazuje, że bierze. No i co? No i załączmy to urządzenie. Raczej zadziałać powinno. Wiatrak chodzi, wskazania się pojawiły. Czekamy na ekran. Na ekranie już coś widzimy. Jesteśmy w trybie odbiorczym. No co? No przejdźmy do testu. No i teraz najważniejszy moment. Trochę pogłoszę głośnik, żeby było słychać. No i widzicie, sprzęt przeszedł testy tak jak trzeba, czyli kilkanaście godzin i ponad setka wylutowanych kondensatorów pomogła. Także urządzenie działa. Teraz muszę sprawdzić jego parametry na tyle, na ile moja aparatura pomiarowa pozwala. Niestety bardzo tutaj cierpię z powodu braku takiego przyrządu elementu pomiarowego, jakim jest dokładny miernik mocy. Najchętniej taki w postaci sondy USB. No niestety są to urządzenia bardzo drogie w tej chwili. Takie, które by mnie zadowolało, to jest $1400. Jest to minus 70 do plus 20 dBm pomiar. Od 100
kHz, bodajże do 18 GHz. Wystarczyłaby mi sonda na troszkę niższe częstotliwości, gdyż w tej chwili wysokimi się nie zajmuję aż tak, no ale niestety nie ma takich dostępnych. A ceny nowych urządzeń sięgają nawet 10 i więcej tysięcy, także dosyć trudno w takich na razie warunkach do celów pomiarowych to zdobyć. Może kiedyś uda się coś tańszego albo w inny sposób to pomierzyć. Na razie muszę opierać się na tym, do czego mam dostęp. Także ja się wezmę za pomiary i za chwilę w następnej części filmu oczywiście tutaj Wam opowiem, co mi z tych pomiarów wyszło. No i jestem już po etapie pomiarów. Trochę one trwały. Troszeczkę tutaj było do sprawdzania. Głównie była sprawdzana część REF, czyli część radiowa, która jest dla mnie najbardziej istotna. Część MC, no rzadko coś tam się może zadziać i ewentualne odchyłki nie są aż tak istotne, jak w przypadku części radiowej. O dziwo, no i co mnie bardzo cieszy, wyszło, że jako całość to urządzenie jest w całkiem dobrym stanie. Tutaj być może i wymiana tych elementów spowodowała, że parametry są na porządnym poziomie, bo tak naprawdę w całym zakresie pracy, jakie ona tutaj ma, wszystko trzyma się parametrów podanych przez producenta. Są tam odchyłki plus minus 1 dB w ramach zakresu pracy, natomiast cały czas jest to wewnątrz specyfikacji, że urządzenie bez problemów można tutaj używać do pomiarów i to będę robił. Także bardzo się cieszę. Został tutaj skorygowany, dostrojony, można powiedzieć, generator wewnętrzny wzorcowy 10 MHz. Metodą bardzo prostą, fajną, ciekawą, może nie wszystkim znaną, ale będę chciał w jednym z filmów właśnie Wam pokazać, jak można bez pomocy miernika częstotliwości ustawić bardzo precyzyjnie częstotliwość. Oczywiście trzeba mieć do czego tą częstotliwość ustawić i tutaj nie ukrywajmy, potrzebny jest jakiś generator wzorcowy, który taki posiadam i też o tym pewnie w filmie opowiem. Natomiast bardzo prosta, fajna metoda, którą będę chciał zaprezentować. Także urządzenie chodzi, nie sprawia żadnych problemów. W tej chwili jest włączony tutaj podłączony radiotelefon na częstotliwości 439-225, jest to częstotliwość przemiennika. Modulacja idzie. Możemy sobie zjechać z czułością. A, przepraszam. No i teraz tu widzicie, no albo i nie widzicie, widać bardzo ładnie, widzę na ekranie tą różnicę przy pomiarach czułości. O tym wspominałem. Czułość mierzymy przy parametrze poziomie IMF. Tu jest poziom w odniesieniu do 50 ohmów i radio ma na zbyt dobrą czułość. Jak widzicie, przy IMF-ie te poziomy są dwa razy mniejsze. I tak powinno być tutaj akurat. Nic w tym temacie się złego nie dzieje. W radiu się blokada otwiera, zamyka, więc wszystko działa. Przejdźmy do testu nadajnika. Zróbmy pomiar częstotliwości. Włączmy nadawanie. 2,36 W, co się zgadza. Wskaźniki chodzą, bo pokazują napięcie. Częstotliwość o 30 Hz odstrojona. Być może, bo to w tej chwili było włączone urządzenie przed nakręceniem filmu, jeszcze mógł się generator nie zagrzać. Inna sprawa, że nie wiem, jak chodzi to urządzenie, także 30 Hz to jest niewielka odchyłka. Możemy oczywiście też sobie ustawić offset i nam pokazuje w tej chwili offset, a nie częstotliwość zmierzoną. No także na tą chwilę po tych pomiarach, a jeszcze jedno, no niestety będę prawdopodobnie musiał znowu rozebrać panel czołowy, bo mimo że przetestowałem i nie było tych zjawisk, coś jeszcze nie tak wyszło podczas czyszczenia klawiatury. Są problemy z klawiszem częstotliwości, jak widzicie. O, nie zawsze łapie. Z klawiszem zoom, który czasami łapie, czasami nie łapie, i z klawiszem generatora, który, no jak widzicie, raz łapie, raz nie łapie. Te trzy klawisze trzeba będzie poprawić. Jednak tak jak mówiłem, chciałem tutaj, i pewnie to zrobię, wymienić ekran na wersję LCD
i prawdopodobnie to będę robił, także i tak w tym momencie trzeba będzie ten panel przedni rozebrać. Także to tyle, jeżeli chodzi o to urządzenie. Cieszę się, że się udało. Cieszę się tym bardziej, że parametry jego są na bardzo wysokim poziomie, no praktycznie takim jak radio z fabryki, więc tutaj nie ma się czego czepiać. No i mam nadzieję, że jeszcze mi sporo posłuży, bo bardzo, tak jak wcześniej mówiłem, lubię to urządzenie, na nim zaczynałem. Jest to takie urządzonko, do którego czuję swego rodzaju sentyment. Niebawem film odnośnie naprawy kolejnego testera radiokomunikacyjnego, tym razem CMU200, w którym też jest parę usterek. No i tam zupełnie inna już jest technika wewnątrz, inne czasy. No ale też może coś ciekawego zobaczycie. Także kończę tą serię. Jeżeli będę coś jeszcze w tym urządzeniu robił, to pewnie osobne filmy na ten temat powstaną. Ale sam cykl restauracji uważam za zakończony. Także dziękuję za oglądanie. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie w komentarzach, na maila. Lajkujcie, subskrybujcie i oglądajcie filmy, jakie na swoim kanale dla Was przygotowuję. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.